jak urodziła się Pogoń. Jeżeli chodzi o rok powstania klubu, to mamy dużo pytań, więc są różne hipotezy na ten temat. Pierwsza, może powiem żartobliwie, że po prostu działacze Pogoni pomylili się. Bo pierwszym klubem sportowym, który działał w środowisku pracowników portowym, był klub sportowy Sztorm, który powstał także w kwietniu, ale w roku 1947. W tym też czasie powstawały inne kluby sportowe. Klub sportowy Kotwica i to był robotniczy klub sportowy, czyli działający przy pracownikach, robotnikach portowych. Jeszcze był trzeci klub, klub sportowy przy Urzędzie Morskim, Zryw. Dokonano fuzji trzech działających organizacji, czyli właśnie Kotwicy, Portowca, który również w tym czasie powstał, oraz Zrywu. Ten klub przejął również drużynę piłkarską Kotwicy i wziął udział w rozgrywkach piłki nożnej. Czyli 1948 rok. No i teraz jest pytanie, dlaczego działacze sportowi wybrali właśnie tą datę jako ważną, istotną z punktu widzenia historii działalności klubu. W latach 80., kiedy dbano o historię klubu, kiedy ci działacze sportowi, pionierzy dalej jeszcze żyli i pracowali na rzecz tego środowiska, no to nikt nie mówił o tym, że klub powstał w 1948 roku, a jest to jedynie tradycja. Natomiast to się powoli zaciera i teraz oczywiście przybrało taką formę, że uważa się powszechnie, że rok 1948 jest rokiem początku klubu sportowego, co nie do końca odpowiada faktom historycznym.